Ja już byłem cały przerażony, moi drodzy, że coś się zatnie. Ale się nie zaczło. Witam was pięknie. Ja jestem Niklaus. To jest Insurgency, ale w niestandardowym dość wydaniu, jak widzicie, co ja, moi drodzy, trzymam w rękach. Tak, to jest M1 Garand, broń z II wojny światowej. Jesteśmy na nocnej mapie Bastogne, czyli belgijskie tutaj lasy, a to jest, moi drodzy, dodatek. W zasadzie to nie jest dodatek, to jest mod do Insurgency, czyli Day of Infamy. Można to kojarzyć z Day of Defeat, bo to pewnie było inspirowane. I to jest, moi drodzy, nic innego jak mod do Insurgency, który po prostu dodaje nam tutaj scenariusze drugowojenne. Piękna sprawa, zaraz kojfnę pewnie. Jest tutaj parę mapek, to się ściąga przez Steama po prostu tam z warsztatu mapki. Trzeba sobie... To był chyba snajper. Trzeba sobie z warsztatu mapki pobrać, oczywiście trzeba mieć podstawkę Insurgency. No i moi drodzy, walczymy znowu w II wojnie światowej. Mamy kilka mapek, 3-4 chyba coś takiego. To jest na bieżąco uaktualniane. Mamy tutaj wszystkie bronie przemodelowane na te z II wojny. Mamy między innymi tutaj te lasy właśnie Bastogne, mamy plażę Omaha. Także myślę, że dla ludzi spragnionych II wojny światowej, stęsknionych za II wojną, będzie to coś superowego. Serdecznie wam polecam się z tym zapoznać. Czy jakby się kogoś udało ubić? To jest, moi drodzy, mapka nocna. Oczywiście nie mamy tu wszystkich tych bajerów. Nie mamy wszystkich tych bajerów, które mamy. Ej, Niemiec tam był. Kuziwa. Spróbuję wam pokazać. Czekajcie, gdzie tu się zrobiło. O, widzicie, mamy tutaj broń. Mamy M1, mamy Springfielda, mamy BAR-a. Niestety ja sobie nic w tym momencie nie mogę tutaj zmienić, bo to już jest wszystko pozajmowane. Możemy sobie wziąć bagnet i chwyt. To jest sling, no to taka ramię takie, nie? Szyna taka. Także naprawdę jak na fanowski, bo to jest, moi drodzy, fanowski mod. Znaczy on jest rozwinięciem pierwotnego zamysłu, bo generalnie planowali twórcy coś takiego. I nie wiadomo, czy jeżeli to się na większą skalę nie rozwinie, to czy nie będzie z tego na przykład samodzielnego dodatku do Insurgency. Ja wam powiem, byłoby bardzo pięknie. Bardzo, bardzo chętnie bym taki dodatek przyjął, bo II wojny nigdy za wiele, szczególnie, że mamy deficyt II wojny światowej w grach ostatnio. No, wiem, że jest też Red Orchestra w tym momencie, ale tutaj mamy ten front zachodni, a tam tylko wiadomo, albo Rusy, albo Azjaty. Także jeżeli komuś brakowało lasów właśnie Bastogne, plaży Omaha i tych klimatów, to myślę, że będzie z tego zadowolony. Niestety nie wiem, czy to moja wina, ale serwerów nie ma jakoś bardzo dużo. I niestety pingi są wysokie, bo to przeważnie nie są serwery europejskie. No chyba, że to wina... A, ubiłem mojego interneta słabego, patrzcie. Jest walka. O, jest charakterystyczny dźwięk. I musicie, moi drodzy, przeładować na końcu. Nie przeładuje wam automatycznie. Także to jest naprawdę spoko. Ło, jak kosze. Jeden, drugi. Oczywiście M1-ki nie możemy przeładować w trakcie. Czekajcie, ładnie idzie. Ach, od tyłu mnie ktoś zaszedł. Są te emocje, moi drodzy, bo tu jest wszystko to, co było zachowane w podstawce Insurgency, czyli... Krótko mówiąc, no... Jest ciężko, moi drodzy. Jest ciężko, jest trudno. I dobrze. Musimy czekać teraz, aż przejmą nasi punkt. Ten tu się z BAR-em ładnie rozłożył. No jest super, moi drodzy. Wszystko to jest bardzo fajnie zrobione. Bardzo jest spoko grafika. Bardzo ładnie są tutaj wymodelowane postacie. Przyłożyli się do tego. Dźwięki broni oczywiście to są te dźwięki broni, które były już wcześniej. No nie można też liczyć, że wszystko tu będzie totalnie podmienione, jako że to musi być przecież oparte jednak na podstawowej wersji Insurgency. A, jeszcze wam powiem. O, tu ma Thompsona kolega. O! Porobił go Niemiec. Moi drodzy, musimy pamiętać o tym, żeby to odpalić, to musicie wziąć udział w testach beta na Steamie. Wiecie, jak to się robi. Jak macie Insurgency na Steamie, to klikacie prawy właściwości i tam macie beta testy i wybieracie tam sobie po prostu to, akceptujecie i potem z warsztatu jeszcze musicie pobrać sobie mapki. I do dzieła, moi drodzy, i do dzieła. Serdecznie polecam to pobrać, sobie przetestować, sprawdzić. Jeżeli, szczególnie jeżeli ktoś... O!
Ale porobił. Właśnie czekał na drugą wojnę, to może być super. No to jest, wiecie, Insurgency, moi drodzy, to jest gra do cierpliwych. Nie, no to nie jest jak Call of Duty. Tutaj generalnie jak się ginie, to... No to jest żal. Dobra, German Army w o, jak ten Jabba był u Niemców, także no, jak mogli tego nie wygrać, nie? Dobra. Teraz czy z drugiej strony, czy jeszcze będzie... Ja dalej jesteśmy tymi łonymi. Dobra, może byśmy sobie sprawdzili... Let's do this. Czekajcie, a możemy do Niemców iść? Możemy, dobra. Idziemy sobie Assault. O, proszę. Mamy, moi drodzy, MP40, Gewehr, STG44. No piękna sprawa. Jeszcze weźmiemy sobie chwyt. Mamy tutaj pistolet też. Dobra. O. Zostaje ekwipunek, to możemy, to się na M robiło, dobra. Mamy, co, mamy kukri. Jakiś taki nóż fikuśny. A nie mamy pistoletu jednak, ale mamy Steelhand granatę. Jak ze starej, dobrej łonej. Czy umiem broń rozładować? A nie, mam 5 magazynków, okej, bo tu nie pokazuje ammo. Widzicie, ja już wszystko pozapominałem. Także no, tutaj cała ta funkcjonalność zostaje, że możemy się wychylać, manipulować. Bajerować. Widzieliście, co to było? Ktoś wyrżnął z jakiejś rakiety. Także jest spoko. Jeżeli wam się, moi drodzy, spodobało, to postaram wam się też na YouTubie pokazać inne mapki. To jest akurat taka, która może nie najszczęśliwsza do oglądania. A! No bo jest nocna mapa. Ciężko się w to gra. Zapewne ogląda też. Bo po prostu tutaj, no, mało widać, moi drodzy, mało widać. A może sobie spróbujemy tradycyjnie z MP40, zwaną powszechnie szmajserem. Jaki zoom. Zoom na pysk. O. Naprawdę, te modele broni, wszystko to jest super tutaj. Super tutaj pieczałowicie, dokładnie. Patrzcie, jak ładnie to jest oświetlone. Wykonane, także no... Zalecam, zachęcam się zapoznać. No i jeżeli będzie wam się podobało, to pokażę wam też tą mapkę na plaży Omaha i tak dalej. Jeżeli wam się podoba, dajcie znać. Zostawcie tam łapkę w górę, szkrobnijcie komentarz, czy już graliście, czy dopiero zagracie. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to walcie. Jeżeli chodzi o podstawkę Insurgency, to można sobie kupić na G2A chyba za jakieś, nie wiem, paręnaście złotych, naprawdę niedrogo, a polecam. Także zapraszam na G2A z kodem Pieron. O, jaki ładny dźwięk. Czy ja coś zabiłem, czy mi się in... O, tam jest gościu! Za drzewo, za drzewo! Dobra. Szturmiren. Pozycjon. Angreifen. Ach, kurde, ale ubiłem. Ubiłem gostka, który jestem. Nie jestem ostatni, powiem wam. To już nie ma... Jak nie jestem ostatni, to już trochę jakbym był pierwszy. Ja w ogóle na tej mapie polecam sobie zwiększyć trochę jasność. Sobie może jeszcze ją tutaj dźwignę. O! Bo to tutaj pomaga. Taki cheat, moi drodzy, cheat, ale legalny. Także no jest spoko. Widzicie tutaj, ile nas jest? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 16. Chyba 16 na 16. Ale ta mapa nie jest jakaś wielka, także nie ma tutaj pustki jakiejś czy coś takiego. A jakbyście jeszcze mieli w to możliwość zagrania z kamratami jakimiś, kumplami, wiecie, komunikacja na TeamSpeaku, te sprawy, to zapewniam wam, że... O! Widzą mnie. To będzie pięknie. Teraz z której strony wylecą? O, ale się zlękłe. No, ukradł mi kilo! A ja bym go zabił. Na pewno tak by było. Dobra, możemy sobie wziąć jakąś inną klasę. Może rifle, a nie, bo to jest zajęte. A machine gunner? Machine gunner pewnie będzie miał ciężkiego tego. To nie, to zostanę jednak przy assaulcie. Ten tu pełza. Camper. Ale na wojnie wolno, nie? No, dobra, cisnymy. Na pewno będzie to też ogrywane na hitboxie u mnie, także zapraszam serdecznie na hitboxa. Jakby co, to link macie w opisie, bo tam codziennie streamy po południu, wieczorem są, a czasem nawet wcześniej. Także no. W ogóle wiecie, teraz mam nowego
płytę i nowego proca, to mogę nagrywać w wyższej jakości, w sensie taki kodek. Może nie wiecie, co to jest, ale ja OBS-em nagrywam, tam są kodeki, na przykład NVIDIA-owy, QuickSync i H264. I ten H264 to jest kodek, który obciąża procesor i on gwarantuje najlepszą jakość obrazu, ale też najbardziej obciąża procesor, ale, że tak powiem, stać mnie. Także mój... Przepraszam, aż mi się normalnie szkło. Także teraz Full HD z tym kodekiem powinno wyglądać... No, może tu tego jakoś nie zauważycie, bo tu jest jednak ciemno. Ale zobaczycie to na innych filmach z gier i z live'ów też, bo tam też ten kodek... Jaki rus! Wasyli 24. Jeżeli to jest jego prawdziwe zdjęcie, no to... Couldn't be more Russian, moi drodzy. Dobra, szpilnymy sobie jeszcze jeden... Jeszcze raz. Może tym razem bym sobie... Może bym sobie zagrał wybór drużyny. Może ja bym sobie poszedł za... Schnippera! A co ma Schnipper? Schnipper ma tradycyjnie Mausera. No i tyle. Dobra, spróbujemy. Ja, moi drodzy, za Bytla byłem zafascynowany. Zafascynowany filmem Wróg u bram. Tam wiecie, ten pojedynek snajperów Wasili Zajcew i Major König. I dlatego zawsze bardzo lubiłem grać tą klasą snajpera we wszystkich FPS-ach. Tutaj jeszcze mamy tak fajnie tą lunetę w ogóle. Tak jak to było w Red Orchestrze, to w sumie chyba jedyne dwie gry, gdzie to jest tak dobrze oddane. Że ten ekran... Znaczy tak jeszcze z boku powinien się nie przybliżać, nie? Ale... Zabiłem. Chyba. Albo nie? Znaczy no jak się po takim ciemoku strzela, no to... Hop strzelo, a ponbuczek kula nosi. Strzeliłem, ale zabiłem coś, cokolwiek? Chyba nie. A Gewer to... Aha, nie może nie... Aha, Walter P38. Mamy to, tak? Dobra. 11 sekund. O! Będzie rzut granatem. Ciul. Meandrycznym, szpiralnym ruchem. Ciuluo. Jeszcze jakby tu w ogóle były pojazdy, nie? To już by było... O, mamy tutaj Walterka. Wszystko bardzo ładnie brzmi, ładnie wygląda. Ten kolega coś tu odpierdala, jakieś szajsy. Nie wiem, o co mu chodzi. To jest najgorzej, jak się, moi drodzy, trafi w meczu taki gościu, który będzie wam gdzieś do drużyny własnej pruł. Nie, że przez przypadek tam kogoś zabije, nie? Ale naumyślnie. Naumyślnie będzie po prostu męczył dupsko i strzelał do ludzi z własnej drużyny. To jest rak. To jest rak. Ja tu w ogóle powinienem pełzać, coś się skradać, ten, nie? Teraz tu kogoś obadamy. Tam ktoś dziko ostrzeliwuje i tam też. Kuźwa! No i widzicie, moi drodzy, no i to jest taka gra, tu się szybciej ginie, niż jak się żyje. Znaczy więcej się jest umartym, jak się jest żywym. No przynajmniej w moim przypadku, ale... Może to ja jestem loser, nie wiem. Całkiem prawdopodobne. Dobra, toggle X-ray, srex-ray. Dacie mi się odrodzić jeszcze, no dadzą się odrodzić. Sprawdzimy sobie tego Gewera Givera. Chociaż ta luneta mi się tu wydaje akurat średnim pomysłem. Dobra, 10 sekund, ostatnia szansa Niklausa zastrzelić szympansa. Co to wyjdzie? Co to wyjdzie? Ludzie, cuda w tej budzie. No jest to jakiś lek, moi drodzy. Ten mod na ranę, że tak powiem, jakby to powiedzieć. Na ból duszy po tym, że FPS-ów drugowojennych jak na lekarstwo. Za niedługo wychodzi bodaj dodatek samodzielny do Red Orchestry Wietnam. To też może być spoko, mam nadzieję, że będą serwery, będą ludzie grali.
byłoby jak najbardziej wskazane. To bym się też wtedy tym zainteresował na pewno. Bo wiecie, gra potrafi... LOL?! Jeżeli ktoś wie, co mi się stało, to niech napisze w komentarzu pod spodem, bo ja nie mam pojęcia, nie? Ja nie mam pojęcia. Dobra, jeszcze gramy do jednego zgonu. Do jednego zgonu i kończymy. Ale oczywiście materiał miał mieć formę pokazową, prezentacyjną, prawda? Nie miałem się tu chwalić skillem. Miałem wam tylko pokazać, że jest taki mod do Insurgency, że jest druga wojna. Jest bardzo pięknie. Tutaj to wszystko zrealizowane. Co tu się dzieje? Aha, tutaj się kolega skrył. Dobra! YOLO! Zaraz dojdzie do walki wręcz w takim tempie. O, jak oni tutaj na bliskość. Nie wiem, czy to ja, czy to nie ja. Teraz chyba ja. Moi drodzy, taktyka z H1 w krzoki. O, teraz to ja zabiję, na pewno. Przynajmniej ping dobry, nie? Dobra, YOLO. Trzeba jakoś zakończyć te wideo ze smakiem. No, nie do końca o to mi chodziło, ale no. Moi drodzy, to było... A, zrobię sobie tak. O. To, moi drodzy, było Insurgency. To był dodatek do Insurgency, Day of Infamy. Ja byłem, znaczy... No, ja jestem Niklaus i raczej już zostanę. Także dziękuję wam pięknie, moi drodzy, za uwagę. Jeżeli wam się film podobał, zostawcie łapkę do góry. Zapraszam was serdecznie na Facebooka, na fanpage, do polubienia fanpage'a facebookowego. Macie pod spodem link na hitboxa, bo tam live'imy codziennie prawie. I co? Polecam wam zapoznać się zarówno z tym dodatkiem, jak i z Insurgency w wersji podstawowej. I to ode mnie na ten czas tyle. Trzymajcie się i pa, pa.